Witam was, moi drodzy. Karim z tej strony, na dachu bloku, część 9 już. Trochę mnie nie było, musicie mi wybaczyć, bo sprawy życiowe mnie trochę pochłonęły. Przeprowadzałem się w Hongkongu i zmieniałem pracę. I ostatnio, jak widzieliście mnie we vlogu, byłem w Johannesburgu, wcześniej byłem w Nowym Jorku, bla 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 bla. Dużo się działo, wreszcie mam chwilę, żeby usiąść, chociaż i tak widzicie, że łapiecie mnie między pralką a lodówką i głośnikiem a komputerem, więc cały czas się dużo dzieje, ale mam czas, żeby na sekundę usiąść i wam nagrać kolejnego vloga z porcją informacji na temat hip-hopu polskiego, ale nie tylko. W ramach przypomnienia pamiętajcie, że do każdego vloga są dodane dwie playlisty. Jedna playlista jest jakby retrospekcją z historii polskiego rapu i w tym razem ona będzie się nazywała 2007, będzie to retrospekcja roku 2007 i opis do tej playlisty zobaczycie pod tym filmem. A druga playlista będzie się nazywać Na dachu bloku 09 i będzie dotyczyła rzeczy, o których będę mówił dzisiaj. Słuchajcie, obiecałem wam, że wam napomnę o mojej podróży do Nowego Jorku chwilę, bo to już było 2 miesiące temu, co prawda. W każdym razie miałem szansę wybrać się do Nowego Jorku na 3 dni, tak naprawdę 2 dni chodzenia. Zrobiłem 47 km na nogach w ciągu 2 dni, bo chciałem jakby jak najbardziej poczuć miasto w tak krótkim czasie. No i co? I powiem wam tak. Przylecieliśmy do Nowego Jorku, zalogowaliśmy się w hotelu w ogóle na Manhattanie, przy Broadwayu w Sheratonie. Nie polecam tego hotelu. Natomiast jako hotelu, jako, nie wiem, obsługa wcale nie była jakaś fajna. Hotele, pokoje umiarkowane. Myślę, że oni po prostu mają to gdzieś, bo w takiej lokalizacji to mają full tak czy inaczej, więc lokalizacja jest świetna, ale jakby standard hotelu pozostawia wiele do życzenia. W każdym razie, byliśmy w tym Sheratonie, więc zaraz wybyliśmy i pierwszą rzecz, którą chciałem zobaczyć, to jest mural Bigela na Harlemie. Tam się wybrałem na początku. Stamtąd schodząc w dół zacząłem o Apollo Theater, kultowe miejsce, następnie Harlem Shake, restaurację, w której notabene tydzień przed nami jadła cała ekipa z Shafta nowego, Samuel L. Jackson i tak dalej. Na ścianach są zdjęcia znanych osób, nie wiem, zdjęcie Fat Joe, który podpisuje, że best burgers in town or something like this. A$AP Rocky also is from Harlem. Kto jeszcze jest z Harlemu teraz taki fajny? Dave East jest z Harlemu, ten podpisany do NASA, także też polecam sprawdzić. Z Harlemu zeszliśmy do Central Parku, zajebista miejscówka w ogóle ten Central Park, tyle ludzi, tyle zieleni w centrum jakby tej betonowej dżungli, tak naprawdę nie, wydaje mi się, że nie trzeba wyjeżdżać z Nowego Jorku, żeby spędzić fajnie kilka wolnych dni. Wystarczy się przenieść do Central Parku i to jest w ogóle inna faza niż całe miasto. W Central Parku byliśmy nam sprawdzić mozaikę Johna Lennona Imagine, która jest zrobiona niedaleko miejsca, gdzie został zastrzelony przed swoim domem. Stamtąd jeszcze przeszliśmy na Times Square Broadwayem i jeszcze w ten sam dzień był Grand Central, czyli taka miejscówka, która mi się najbardziej kojarzy. No jakby Grand Central to jest stacja główna w Nowym Jorku i na
100 filmach widzieliście sceny z tej stacji. No mi się najbardziej kojarzy ze sceną z Carlito's Way, Życie Carlita, kiedy tam się gonią i strzelają, no i koniec końców umiera na tej stacji, tam się kończy film. Jeden z moich ulubionych filmów tak naprawdę, Carlito's Way. Później jeszcze skoczyliśmy na zobaczyć Madison Square Garden, ale nie dało się tam wejść, więc tylko tak dookoła, i jakby na tym się skończył pierwszy dzień. Na drugi dzień się wybrałem, chciałem zobaczyć Statuę Wolności, natomiast to jest taki dobry tip dla kogoś, kto by chciał się wybrać do Nowego Jorku. Jest ferry, które płynie z Manhattanu na Staten Island i ono mija Statuę Wolności. Można, i to ferry jest darmowe w ogóle w dwie strony, można zobaczyć tą Statuę Wolności z jakiejś tam odległości. Oczywiście można sobie zrobić wycieczkę bezpośrednio tam, ale no nie wiem, ja wybrałem tą opcję, bo usłyszałem o takiej możliwości, po prostu płynąc na Staten Island z Afriko w dwie strony możecie zobaczyć tą Statuę Wolności z odległości, powiedzmy, no nie wiem ile tam, 500 metrów powiedzmy, no nie? Czy coś takiego. Jak już dopłynęliśmy na Staten Island, to tam dla mnie zajawkowa sprawa, ale trzy przystanki autobusem od tego promu jest ten nowo utworzony Wu-Tang Clan District i pojechałem sobie tam zrobić po prostu fotkę z blaszką, z ulicą Wu-Tang Clanu. Później wróciliśmy na Brooklyn. Dumbo, świetne miejsce. Myślę, że jakbym mieszkał w Nowym Jorku, to chciałbym mieszkać albo gdzieś tam na Brooklynie, ale tym blisko Manhattanu, albo na Harlemie. To są jakby dwie takie fajnie usytuowane lokalizacje, mi się wydaje, bo Queens czy tam co jest jeszcze? Queens i i to drugie, no. Widzicie, jakie mam dziury? To jest strasznie daleko w ogóle. Tam na pewno jakbym mieszkał w Nowym Jorku, to bym nie chciał mieszkać na tamtych dalszych dzielnicach. W każdym razie Brooklyn obadaliśmy sobie. Przechodziłem koło w ogóle jakieś tam siłowni i były plakaty, bo to było zaraz przed walką Kownackiego. I właśnie oglądałem. Na marginesie zrobiłem film Adam Kownacki Highlights, możecie sobie sprawdzić na tym kanale, też dodam do playlisty, bo nie widziałem takiego filmiku. Co prawda wszystkich walk jego nie ma, ale myślę, że no, złożyłem to, co było dostępne w internecie. No i trzymam kciuki za Adama, powiem wam, że zaskoczony jestem, o ile jakby ja na pewno jakimś gościem od przewidywania wyników bokserskich to nie będę, bo wszystko jakby przewiduję na odwrót. Jak myślałem, że szpilka zajdzie daleko, no to ostatnio widzimy, jak dostaje lanie za laniem. Tutaj na Kownackiego w życiu bym nie postawił 5 zł, natomiast wychodzi na to, że chłop jest jak skała, idzie do przodu i gratuluje i kibicuje i czeka na następną walkę z niecierpliwością. Więc po tym Brooklynie wybraliśmy się do Lombardi's Pizza. To jest pierwsza pizzeria w ogóle w Ameryce, założona w 1905 roku. O, pizza jak pizza, fajna miejscówka, ja lubię takie zajawkowe miejsca, stare, klimatyczne. Nie wiem, no nie będę świrował, że pizza jakaś nie wiadomo skąd. Bardzo dobra pizza, ale jadłem takich też 100 w innych 100 miejscach. Następnie z tej pizzerii poszedłem do kultowego sklepu A1 Records z winylami. Ja co prawda zbieraczem winyli nie jestem, ale powiem wam, że rozważam opcję taką, żeby pojechać do Nowego Jorku na tydzień tylko w celu siedzenia w tym sklepie i wybierania i sporządzenia sobie kolekcji winyli po prostu, no nie? To jest taki sztos, że wow. Następnie koło Blue Note'u się przeszedłem, czyli klasycznej knajpy jazzowej, jakby kultowej wręcz, w której choćby bardzo często grywał Ray Charles.
Wszystko to się znajduje gdzieś tam koło Greenwich Village i jako, że byłem tam już, to odwiedziłem sobie oczywiście, bo to niedaleko, mieszkanie z Friendsów. Jeśli jesteście fanami, ja bardzo lubię ten serial i oczywiście byliśmy też obok mieszkania Carrie's Sex and the City. No ale nie było jej w domu akurat. Także no tyle bym powiedział na temat wycieczki do Nowego Jorku. Super, to było intensywne, szybkie. Z jednej strony Nowy Jork to była moja taka wycieczka marzeń, bo od małego wiadomo, NBA, hip-hop, wszystkie te filmy i tak dalej, więc to jakby było, chyba tak naprawdę to było ostatnie miejsce na mojej takiej liście, gdzie ja muszę być. Ostatnio sprawdzałem i prawie byłem w 50 krajach, gdzie już chyba zahaczyłem wszystkie miejsca, gdzie tak naprawdę musiałem być. Na pewno chciałbym się wybrać do Nowego Jorku raz jeszcze na taki dłuższy okres, powiedzmy tydzień, dwa tygodnie, żeby bardziej poczuć miasto, móc się pokręcić i tak dalej. Teraz to było tak na bardzo szybko. Natomiast jest też dużo rzeczy, które nie wywarły na mnie dobrego wrażenia. Straszna ilość bezdomnych. Na każdym rogu ulicy są bezdomni. Pełno ludzi z jakimiś problemami psychicznymi, krzyczącymi na ulicy różne rzeczy, więc no to jest... przeraził mnie ogrom i liczba tego po prostu, bo jakby wiadomo, że w każdym mieście, wszędzie się zdarzają takie przypadki, ale tam w Nowym Jorku, w tym centrum, to wam powiem, że naprawdę no nie byłem w żadnym innym miejscu, chociaż moja dziewczyna mi mówi, że w Waszyngtonie jest jeszcze gorzej, ale ja tam jeszcze nie byłem. Dobrze. Skończmy z tym Nowym Jorkiem. Zanim przejdę do teledysków, kilka informacji. Hada, film o Hadzie wchodzi chyba 15 listopada teraz. Czekam bardzo. Jimek dał nam kolejną część Hip Hop History Orchestrated. Następna rzecz, super serial widziałem, Unsolved na Netflixie. To jest historia Tupaca i Biggiego i no ja wierzę w to, że tak jak ten serial jest pokazany, tak dokładnie było. Już raz rozmawiałem, coś tu mówiłem na temat Tupaca i tego, że ludzie wierzą w jakieś niestworzone teorie spiskowe. Historia jest smutna, ale jest bardzo prosta. Polecam sobie sprawdzić ten serial, bardzo fajnie zrobiony, Unsolved. A i ostatnia rzecz taka z marginesu, jeszcze możecie się gdzieś zahaczyć na koncert Metalliki SNM 2 w kinach na całym świecie. Ja byłem teraz na pierwszym, na pierwszej odsłonie i chyba w Hongkongu na przykład są jeszcze, będą dwa razy to wyświetlali, więc wiem, że moi znajomi byli też w Polsce, możliwe, że gdzieś jeszcze to będą odpalali, bo to jest taka opcja, że koncert był miesiąc temu w San Francisco, natomiast teraz jest odpalany po prostu w kinach na całym świecie. To by było na tyle, przechodzimy do 10 teledysków najlepszych. No trochę mnie nie było, ale przez to może nawet lepiej, będą bardziej wyselekcjonowane. Lecimy. 14 sierpnia wyszedł kawałek PZ-a pod tytułem Intro, promujący nowy album Muzyka Współczesna. Wydane w Coca Beats, bo album już jest, już jakby cały album możecie przesłuchać. Ja tylko mogę powiedzieć, że ja bym się cieszył, gdyby cały album był taki jak to Intro. No. Wyszło już parę innych teledysków, album jest dużo bardziej elektroniczny, dużo bardziej nowoczesny. To Intro to jest, jak sam PZ mówił, taki hołd dla fanów ze starych lat. No ja jestem fanem ze starych lat, także mnie te nowe dźwięki u PZ-a średnio. No ja szczerze mówiąc, jeśli ja chcę słuchać takich rzeczy, to ja idę w UK. No nie wiem, PZ po prostu jest dla mnie taki, jaki był na pierwszych tam dwóch, trzech albumach i to mi dużo bardziej odpowiada. No niemniej polecam sprawdzić. Na pewno jest kilka fajnych numerów na tej płycie. PZ, Muzyka Współczesna, sprawdźcie sobie. I Intro, kawałek.
20 sierpnia wyszedł kawałek Kękę pod tytułem Na pewno z featuringiem Kasi Grzesiek, promujący album Mr. Kękę, wydane w takie rzeczy label. Teraz już płyta też jest, tu wam podaję jeden z teledysków. Spoko ta płyta, no nie będę do niej dużo jakoś wracał, tam są dwa najfajniejsze kawałki, do których akurat nie ma teledysków, to jest kawałek Z paluchem i kawałek Czarna chmura moim zdaniem. Płyta jest taka, kurde, nie wiem, no do radia, no. Myślę, że jeśli wrócicie do jakiegoś tam podcastu CGM, w której Marcin Flint się wypowiadał na temat tej płyty i on mówił, nieważne co mówi, jak chcecie sprawdzić co mówi, to sobie sprawdźcie ten podcast. Ja po prostu lepiej tego nie określę niż to, co on powiedział na temat tej płyty, i podpisuję się pod tym po prostu 100%. Za dużo do niej nie będę wracał na pewno. Następny klip to również tego samego dnia wyszedł, 20 sierpnia, Sarius, kawałek pod tytułem Vampir, promujący album Pierwszy dzień po końcu świata, wydane w Anti-Hype. Bardzo fajny, kurde, teledysk zajebisty, naprawdę jeden z fajniejszych teledysków, jaki widziałem w tym roku. Polecam z tej płyty jeszcze Pokój. Kawałek Pokój. No kurde, Sariusz mi się kojarzy z Yellow Wolfem, nie wiem, czy to jest zamierzona inspiracja, czy nie. Fajne to jest. To nie jest jakby, kurde, może moja ulubiona rzecz, ale fajne, na pewno wrócę do tej płyty kilka razy. Jakby pierwszy ten singiel może tak bardzo mnie nie przekonał i mówiłem nawet coś takiego, że z Sariusem za bardzo nie będę chodził na sławkach. Natomiast posłałem tej płyty i jest naprawdę sporo fajnych rzeczy na niej. Czwóreczka. 21 sierpnia Avi i Louis Villian, już o nich mówiłem, teraz wyszedł teledysk do kawałka Manifest, promujący album Spizdzieł z Sycylijskich. Polecam całą płytę i polecam ich poprzednią płytę, polecam przez duże P po prostu, tyle. 27 sierpnia wyszedł kawałek Płomienia pod tytułem Maradona, Płomień 81 oczywiście. Jest to kawałek na 20-lecie działalności zespołu i chyba zapowiadający, z tego co wiemy, nową płytę, ale daty premiery jeszcze nie ma. Spoko, nie wysadziło mnie to z butów. Tak samo jak płyta PZ mnie nie wysadziła z butów, ale mam takie mniemanie, że Płomień mi się może bardziej spodobać, że Płomień będzie bardziej klasyczny niż nowoczesny. No taką ja mam nadzieję przynajmniej. 27 sierpnia, czyli następnego znowu tego samego dnia, wyszedł kawałek Tam mnie spotkasz kolektywu Bon Soul z featuringiem Bownika, promujący płytę Restart, wydaną w Asphalt Records. Bardzo fajny kawałek, bardzo fajna płyta. Bonson i Soul Pete to jest zajebiste zestawienie. Soul Pete to jest producent, który jest pokłosiem klasycznych brzmień, czyli nie wiem, zaczynając od Volta, Vaco, White House'u, Returnersów, kto tam jeszcze? Młodego. To Bon Soul jest generalnie z tej samej bajki, cięcia grubych sampli i no kozak, no. Naprawdę fajna płyta, najbardziej mi się podobał tam kawałek Dobra Nocka, polecam sobie sprawdzić. 30 sierpnia natomiast wyszedł kawałek Ero, Nie mogę przestać, promujący album Elvis Picasso, wydawane przez Def Jam Recording z Poland. Już o tym napominałem albumie, że wszyscy na niego czekają. Teraz już album jest. No, pierwsza piątka tego roku jak dla mnie, hip-hopowa produkcja. Najbardziej polecam kawałek do sprawdzenia. Sens jest prosty z tej płyty. Jaram się naprawdę całym albumem. 5 września wyszedł kawałek Haka, Rufioka, Już doczekać się nie umia.
promujący mixtape Atak Leśnych Pojebów, wydawany przez Where the Bear. No, Rufio to jest to, o czym dużo nie będziecie słyszeć w mediach, natomiast powinniście śledzić, bo mega utalentowany koleś nawijający śląską gwarą, czyli to jest pokłosie tego, co niegdyś się robił i z czego był słynny HST. No, Rufio bardzo dobrze trzyma, jakby przejął pałeczkę i ciśnie do przodu. 9 września wyszedł kawałek Słonia, Borderlands, wydane przez Braindead Familia, i to jest jakiś kawałek promujący jakąś grę, co prawda. Ja się na grach znam tak jak na piłce nożnej, czyli nie będę o tym rozmawiał. W każdym razie sprawdźcie ten kawałek, bo to stawia jakby kolejną kropkę na mapie Poznania i całej Polski. Bardzo fajna rzecz. I 11 września wyszedł kawałek Sitka z featuringiem O Co Chodzi pod tytułem Mam Chill. Jest to rzecz, teledysk, kawałek zorganizowany w kolaboracji z pizzerią Pizza Hut. Bardzo fajny teledysk. Kawałek akurat średni, ale ja supportuję takie akcje, bo o to chodzi, żeby duże korporacje widziały w hip-hopie tę kreatywność i uderzały w tego typu rzeczy. Jeśli duże firmy będą wkładać duże pieniądze w hip-hop, to ten hip-hop będzie jeszcze lepszy, nie? Więc to by było na tyle. To jest moich 10 teledysków na ten moment dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Na koniec chciałem Wam jak zwykle przedstawić 3 dziewczyny z mojego Instagram All Stars. Pierwsza dziewczyna Julia Kupiec. Druga dziewczyna Julia Dybowska. I trzecia pani nazywa się Noel Natalia. Wszystkie te Instagramy macie napisane na dole. Mój Instagram też tam będzie, jeśli byście chcieli sprawdzić moje zdjęcia z Nowego Jorku, czy tam w ogóle cokolwiek. To zapraszam. Instagram małpa Karim Koszman. I tyle. To by było na tyle. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że znowu nie będziecie musieli czekać 2 miesiące na kolejny vlog i że coś ciekawego tutaj znajdziecie dla siebie. Sprawdźcie te 2 playlisty dodane w opisie do filmu. Pierwsza 2007 i druga Na Dachu Bloku 09. Elo!